Siema, jestem Faga, a dzisiaj omówimy sobie postać, jaką jest Sae Itoshi. Zostaw łapkę w górę i miłego oglądania. Tak więc Sae Itoshi znany oraz przedstawiony nam jest jako najlepszy gracz z całej Japonii. Znajduje się on również w grupie światowej generacji, która wybiera młodych piłkarzy z całego świata i określa ich mianem nowego pokolenia gwiazd piłki nożnej. Występuje on w zespole Real, który oczywiście jest wzorowany na zespole Real Madryt. Chociaż i tak wszyscy najbardziej kojarzymy go z tego, że po prostu jest starszym bratem Rina. Początkowo Sae za główny cel obrał sobie zostanie najlepszym napastnikiem, a zarazem najlepszym piłkarzem na świecie. Jednakże od momentu opuszczenia Japonii i zdobycia doświadczenia w lidze hiszpańskiej, nieco zmienia on swój cel, gdyż z pozycji napastnika decyduje się on na przejście do linii pomocy. Gdy po raz pierwszy mamy okazję go zobaczyć, jest on w Japonii tylko i wyłącznie po to, żeby odnowić swój paszport. I dopiero z czasem zaczyna się interesować projektem Blue Lock. Aż w końcu decyduje się on zostać w Japonii i dołączyć do zespołu U20, która miała zmierzyć się z 11 Blue Locka. Wygląd. Sae Itoshi jest szczupłym 18-letnim chłopakiem, mierzącym około 180 cm wzrostu. W mandze jego włosy opisywane są kolorem magenta, a oczy kolorem zielonym. Natomiast w anime jego włosy są czerwono-brązowe, a oczy turkusowe. Osobowość. Sae już od dziecka był postacią zimną, bezpośrednią i zachowującą powagę. Zawsze zależało mu tylko na tym, aby osiągnąć swój cel, przez co bywa on również arogancki i protekcjonalny. Ponadto patrzy on z góry na całą japońską piłkę nożną, twierdząc przy tym, że wolałby umrzeć lub grać w Europie z grupą studentów, niż grać w lidze japońskiej i reprezentować drużynę narodową. Często mówi on także o tym, że po prostu urodził się w złym kraju. Mimo że jest on tak aroganckim zawodnikiem, to nie przeszkadza mu granie w roli pomocnika i rozgrywającego. Co zauważyć możemy również w meczu między 11 Blue Locka a drużyną U20 reprezentacji Japonii, gdzie to stwarzał dla swoich napastników sporo sytuacji do zdobycia bramki. Po zakończeniu meczu zaś widzimy w nim pewną zmianę, a konkretnie mowa tutaj o rozmowie ze swoim młodszym bratem, któremu mówi, że jednak mieli się co do Japonii, że ta jednak jest w stanie stworzyć dobrych napastników i odmienić swój futbol. Umiejętności. Bez wątpienia należy tutaj na pierwszym miejscu ulokować jego znakomitą technikę, która jest na poziomie profesjonalnym. Potrafi on bardzo dobrze kontrolować intensywność kąta, szybkość oraz dokładność kopnięć do niebywałego poziomu. Oprócz tego dał on nam się również poznać z mocnego driblingu, który znacznie różni się od stylu Bachiry czy też Yukimi, ponieważ zamiast aktywnie mieć obrońców, Sae bardziej obserwuje rytm i ruchy obrońców, zanim dopiero obok nich przejdzie. Tak więc można powiedzieć, że on bardziej najpierw wyczekuje na ruch obrońcy, dopiero później podejmuje jakiekolwiek działanie. Ale nie zapominajmy także o jego wybitnym refleksie, szybkości podejmowania decyzji, czy też metawizji, które to sprawia, że ma on znakomitą perspektywę całego boiska. Dzięki czemu niemalże non-stop jest on w stanie zbierać dane o każdym zawodniku, o jego ruchu, czy też pozycji. Ciekawostki. Jego rodzinnym miastem jest Kamakura w prefekturze Kanagawa. Nie lubi japońskiej piłki nożnej i wszystkich, którzy w niej uczestniczą. Jego ulubionym piłkarzem jest Alvaro Recoba. Jego ulubione jedzenie to słona herbata z wodorostów, a najmniej lubiane to frytki. Uważa, że jego mocną stroną jest to, że potrafi zachować neutralność w każdej sytuacji. Natomiast za swoją słabą stronę uważa fakt, iż nie zna się on na niczym innym niż na piłce nożnej. No i dzisiaj to by było na tyle. Daj znać, czy materiał Ci się spodobał i czy masz może jakieś postacie, które sam chciałbyś zobaczyć w kolejnych odcinkach. Dzięki za obejrzenie tego materiału, my widzimy się już w kolejnych. Bye-u.